Następnym gościem na tej scenie będzie człowiek, myślę, niezwykle wiarygodny, który potrafi w sposób uczciwy oceniać rzeczywistość. Szanowni Państwo, powitajmy pana Jana Marię Jackowskiego, senatora RP 7, 8 i 9 kadencji. W przeszłości posła, sędziego Trybunału Stanu, przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, doktora nauk humanistycznych i autora książek, tekstów oraz programów telewizyjnych, działacza opozycji demokratycznej w PRL. Panowie prezesi, panowie marszałkowie, koleżanki i koledzy parlamentarzyści, drodzy samorządowcy, drodzy zebrani na tej sali. Kilka słów od osoby, która przez wiele lat uczestniczy aktywnie w życiu politycznym, ale jest senatorem bezpartyjnym, niezrzeszonym. Natomiast jestem też analitykiem politycznym, autorem licznych książek z zakresu cywilizacji i najnowszej historii Polski. Myślę, że ta kadencja parlamentu po roku 2019 jest wyjątkowa w naszej historii. Pierwsze dwa lata pandemia. Od 24 lutego mamy wojnę na wschodzie. Oba te wydarzenia, szczególnie ta wojna, to jest cezura w polityce polskiej, cezura w polityce europejskiej i być może cezura w polityce światowej. W tej chwili nie zdajemy sobie do końca sprawy, jakie mogą być skutki tej wojny, nie tylko w sensie militarnym, nie tylko w sensie dotyczącym naszego sąsiada, który został brutalnie zaatakowany przez bestialską potęgę, ale również koszty, które będzie ponosiła Polska, koszty, które będzie ponosiła Europa. I dlatego w tych szczególnych czasach potrzebny jest program, potrzebne są środowiska, potrzebni są politycy, którzy patrzą bardziej długofalowo i patrzą na generalne problemy, przed jakimi staje Polska. I te środowiska mają do odegrania historyczną rolę w tym szczególnym momencie naszych dziejów. My jesteśmy w tej chwili zanurzeni w takim dominującym nurcie politycznie, jakim jest nazywany przeze mnie etatystyczny populizm z elementami takiego szabelkowania, wymachiwania szabelką, jacy jesteśmy wspaniali, niezależni, takiej polityki emocjonalnej, polityki polegającej na dzieleniu i rządzeniu, polityki zogniskowanej wokół dwóch generalnych obozów, które stoją oko w oko, rzekomych, znaczy nie chcę nikogo obrażać, ale patriotów i tych, którzy patriotami nie są. Bo taki mniej więcej ten podział na scenie politycznej jest zarysowany. Ale to jest fałszywy podział. I są politycy i środowiska, które dzięki temu podziałowi zbijają kapitał polityczny. Jest to metoda polityczna wygodna, sprawdzona od czasów starożytnych, ale niesłychanie wyniszczająca. Ona niszczy naszą wspólnotę narodową. Ona niszczy nasze zdolności przygotowania państwa polskiego do tych wyzwań, jakie będą w najbliższym czasie. I dlatego potrzebne są środowiska, potrzebni są ludzie, którzy z jednej strony prowadzą politykę, uznając, że jest to roztropna troska o dobro wspólne, politykę zakorzenioną w wartościach, w tym zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa, tradycji, kultury Polski, ale też politykę, która szanuje państwo, państwo prawa, która szanuje konstytucję, która szanuje instytucje państwowe. I przyjmuję do wiadomości, że rzeczywistość nie zaczęła się w roku 2015, tylko jest pewna ciągłość. Były różne kierunki,
różne punkty widzenia, różne spory po 89 roku w Polsce. Ale bądźmy na gruncie sporu na argumenty, a nie drogi na skróty. I dlatego, szanowni zebrani, wydaje mi się, że jest potrzeba, aby wszyscy, którzy mają świadomość, przed jakimi zagadnieniami staje Polska, a więc kwestia naszych sojuszy, naszego zakorzenienia w Unii Europejskiej, naszego zakorzenienia w Pakcie Północnoatlantyckim, naszych relacji z naszymi sąsiadami, naszej pozycji międzynarodowej, ale też takich zagadnień jak bezpieczeństwo energetyczne, kwestie surowcowe, kwestie kryzysu gospodarczego, który nadciąga niestety nie tylko nad Polskę, niestety też również i nad całą Europę i tych wyzwań, które są z tym związane, w tym być może z bezprecedensową falą migracji z północnej Afryki w związku z próbami destabilizacji sytuacji międzynarodowej przez Rosję. To trzeba jasno powiedzieć, że my w tej chwili być może stoimy przed skutkami wojny, których jeszcze nie jesteśmy, tej wojny w Ukrainie, której jeszcze nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. I dlatego to wymaga, aby ci, którzy chcą dźwigać odpowiedzialność za Polskę, byli przede wszystkim ludźmi sumienia, przede wszystkim ludźmi odpowiedzialnymi, przede wszystkim ludźmi, którzy mają zakorzenienie w wartościach i mają zakorzenienie w poszanowaniu demokratycznego państwa prawa. Szanowni zebrani, ja życzę jako senator niezrzeszony, bezpartyjny, ale mający swoje zdanie, jak państwo wiecie, już nie będę o tym opowiadał, ale tutaj życzę państwu przede wszystkim sukcesów i tego, żebyśmy mogli wspólnie razem w gronie osób dobrej woli w przyszłości zmieniać naszą ojczyznę tak, aby była Polską naszych marzeń. Dziękuję.